Brendo, dokąd to dzisiaj zmierzamy? Dzisiaj zmierzamy do Zembroni. Może widzicie tam cerkiew z złotym dachem błyszczącym. To jest, jeśli dobrze pamiętam, cerkiew świętej Anny i dzisiaj jest dzień świętej Anny też. I to znaczy, że dzisiaj jest tak zwany chram, czy chramowe święto. No nie wiem dokładnie, jak to wygląda, dlatego właśnie pójdziemy do Zembroni zobaczyć. Ale z tego, co czytałam na Wikipedii, to ludzie przyjeżdżają z okolicznych wsi i tak dalej. Najpierw jest nabożeństwo. Nie wiem, czy jeszcze zdążymy na końcówkę. Może tak, to zobaczymy, jak wygląda cerkiew. I później jedzą razem obiad, dzielą się jedzeniem. Często jest jarmark i z tego, co słyszałam, to tutaj właśnie też ma być jarmark. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Posłuchamy, ale nie można wejść, bo jest tam bardzo dużo ludzi. A zaraz pójdziemy zobaczyć stamtąd, jak to jest taki malutki jarmark. Uroczystość chram na początku składa się część w cerkwi, a potem część jakby społeczna, jak to się towarzyska, gdzie jest na przykład jarmark, tak jak tutaj jest kilka takich kramików, gdzie sprzedają jakieś zabawki, rękodzieła i gdzie ludzie po prostu biesiadują czy coś, nie wiem dokładnie, chyba to się odbywa głównie po domach tutaj. Przynajmniej jeszcze nic nie widziałam, albo później to będzie. Ja jeszcze czytałam taką ciekawostkę na Wikipedii, że pierwsze wzmianki o takich świętach już trochę ponad 1000 lat temu były. I że kiedyś, a może nadal, tego nie wiem, zbierali dużo na tacy. Ludzie hojnie dali w te takie święta i z tych pieniędzy budowali potem cerkwie, szkoły, drukarnie i szpitale. Słuchajcie, koronawirus po prostu wystraszył wszystkich polskich turystów. Nie spotkaliśmy ani jednego człowieka, w sensie Polaka, ani jednego człowieka z Polski, tak chciałem powiedzieć. No, bo innych ludzi spotkaliśmy całkiem sporo. To znaczy, jeśli chodzi o turystów ukraińskich, którzy wybrali się w Czarnochorę i rozpoczynają czy kończą tutaj swoją wędrówkę. Przypomnę tylko, że jesteśmy w Zembroni. Jest całkiem sporo, nawet przed chwilą przejechał pełen busik turystów. I widzę, że tutaj też lokalsi podwożą jakimiś tam ładami, niwami czy jakimiś innymi samochodzikami na początek szlaku jednych, zwożą gdzieś tam do Werchowiny pewnie innych na zasadzie takiego transportu wahadłowego, myślę, że na zasadzie taksi, że po prostu oni za to płacą jakąś tam stawkę. Natomiast z Polski nie widzieliśmy żadnych turystów, jesteśmy już tutaj praktycznie 2 tygodnie, no niecałe. No, za to widziałam samochód z Chicago i z Litwy. No, ale to raczej Ukraińcy, którzy sobie tutaj sprowadzili te samochody, albo tylko w walizkach przewieźli tablice rejestracyjne i do swoich starych ład je przykręcili.
albo przymitowali. Mm. Nie, to był lepszy samochód. Jeszcze jeden był niemiecki. No. No i słuchajcie, przyszliśmy zobaczyć ten chram. Chram zobaczyliśmy, ale jak nam mówił Jura czy Wojtek, że podobno tutaj po chramie to jest jakaś coś na zasadzie spotkania, że ludzie świętują. No czekamy, czekamy, na razie nie doczekaliśmy się. Tak, mało się dzieje. No są te cztery kremiki, które wszystkie cztery mają prawie to samo na sprzedaż. I to jest to samo, co też w Holandii na jarmarku w moim miasteczku się sprzedaje mniej więcej. Mniej więcej zawsze to samo tak. jest. Więc no, zobaczyliśmy. Przyszliśmy przyszliśmy to nagrać i prawdopodobnie zaraz pójdziemy z powrotem do domu. Zrobiliśmy zakupy. Mogę wam powiedzieć, że chcemy wyjść na główną grań Czarnochory i przejść sobie aż za Petros, czyli od Popa Iwana przez Hoverle, przez Petros zejść do Jasini i później zobaczymy co dalej, tego jeszcze nie wiemy. Może sobie przedłużymy ubezpieczenie i jeszcze sobie gdzieś pojedziemy po Ukrainie dalej. Tak, a może pojedziemy na Węgry, może pojedziemy do Rumunii. Bez przedłużenia mamy jeszcze 3 dni. Tak, do wtorku. Po dzisiaj, nie? Tak, tylko chcemy jeszcze załatwić sprawę tych map, bo zobowiązaliśmy się, że kupimy dla jednego z was. Tylko naprawdę ciężko było te mapy zdobyć. Tutaj w Werchowinie nie ma map. Nawet w informacji turystycznej, która była zamknięta, tam gość dzwonił do tego gościa z tej informacji. Nie ma tam map do sprzedania. Jeśli... Ten odcinek jeszcze będzie. Nie wiem, czy wcześniej, czy później niż to, co teraz nagrywam. Słuchajcie, jeśli będziemy jechać przez Lwów, to nie ma problemu. Kupimy mapy. Może nawet kupimy troszkę więcej, bo po 2-3 egzemplarze z każdej mapy. Po prostu jakby ktoś chciał, to będziemy mogli mu przesłać, no bo w Polsce nie ma tych map, po to właśnie, ktoś się wybiera tutaj, chce mieć mapy, no to możemy te mapy kupić, ktoś może te mapy na przykład od nas sobie, co to jest? Ktoś jedzie przez most. Myślałem, że już burza się zaczęła. No więc taki mniej więcej plan. Tak, a ja chciałam jeszcze dodać, że to co podoba mi się tutaj w tym święcie, ogólnie w świętowaniu na Ukrainie, że ludzie tak fajnie się ubierają w tych tradycyjnych wyszywanych koszulach i tak dalej. Niektórzy tylko, nawet nie tylko w koszulkach. No i po prostu prawie wszyscy to noszą to. I to fajnie wygląda. Tak jest. No. I fajnie się ogląda, jak tutaj ludzie przechodzą. A najgorsze jest to, że po prostu tutaj nigdzie nie ma internetu. I kurczę, to są takie duże wsie, tak dużo tutaj turystów jest i wszędzie jest ta technologia która praktycznie... Wszędzie jest pełny zasięg. Tak, ale nie da się korzystać, no. A Wi-Fi jest bardzo rzadkie, no. Bylibyśmy bardziej mobilni, moglibyśmy więcej wrzucać, a nie mamy takiej możliwości. Za każdym razem, jak chcemy to zrobić, to musimy zejść do Bystryca, a to jest przynajmniej 3 godziny tam i z powrotem. No, razem siedzeniem tam. No, takie życie. No. Ale przynajmniej się staramy. Do zobaczenia. No, schodzimy, słuchajcie. Zembronia tam została w górze. My idziemy doliną. Tak naprawdę wzdłuż potoku, ale zobaczcie, Doryna wam pokaże na wprost, że tutaj bardzo zniszczyła woda, ta powódź, która była nie tak dawno. A tutaj po mojej lewej stronie są jeszcze pozostałości takiej rury i tutaj kiedyś, ale to już było dawno temu, myślę, że 8 lat temu chcieli zbudować taką elektrownię wodną. Czerpnia miała być koło tego miejsca, gdzie jest sklep, a 2-3 km w dół miała być taka druga stacja, gdzie są już turbiny, które by produkowały prąd. Ale potem były duże protesty miejscowych tutaj właśnie z Zembroni i oni się w konsekwencji nie zgodzili na to, żeby dokończyć tą inwestycję, bo była taka obawa, że przez to może zabraknąć w rzeczce, w potoku wody. Możliwe, że tak by się stało. No w każdym bądź razie, jak widzicie, rura straszy nadal, a nie przynosi żadnej korzyści. Tu poszła pod ziemię akurat. Tak. No, a my idziemy, spróbujemy tak obejść do
Czeremoszu i zaczniemy sobie podchodzić do Bystrzyca po prostu zwykłą drogą. I zobaczcie, jaką siłę ma woda. Tutaj był most, który został zniszczony, ale na szczęście już odbudowali maluteńki mostek. My jesteśmy już z powrotem w Bystrzycu, także chram widzieliście. No pewnie tam jeszcze coś się dzieje, ale to są rodziny, które się ze sobą spotykają. Często te imprezy przenoszą się później do wspólnego stołu w domach. Myśmy po prostu mieli też trochę inne plany, musieliśmy przejść jeszcze tutaj do Bystrzyca. Jak widzicie, jesteśmy z powrotem tutaj u pani Maryjki, u Tani. I zaraz podchodzimy już do chatki u Kuby. No i myślę, że jutro ruszymy w stronę Zakarpacia, czyli do głównej grani, do Petrosa i potem przez do Popa Iwana i potem przez Werle Petrosa zejdziemy prawdopodobnie do Jasini bądź do Kwasów. Tylko myślę, że przez parę dni po prostu nie będzie vloga, bo tam nie będzie zasięgu, niestety. No także damy. A może będzie. Może gdzieś będzie. Może nawet lepsze niż tutaj. Jeśli gdzieś będzie, to damy znać. Słuchajcie, żegnamy się z wami. Jeszcze raz wam przypominam, jeśli widzieliście wczorajszy vlog, że tutaj u pani Maryjki w Bystrzycu naprawdę jest super miejscówka. Ja polecam, Dorenda wam poleca. Jakbyście mieli ochotę tutaj przyjechać z dzieciakami, to naprawdę można się tutaj pobawić. Nie trzeba wchodzić wysoko w góry. Można dojechać samochodem, można zostawić auto na miejscu. Są dobre punkty wypadowe na jakieś wycieczki. Naprawdę jest gdzie łazić i co robić. Są dwa sklepy. Nie będziecie się nudzić. No i oczywiście świeże powietrze, piękne góry, piękne widoki. Miła rodzina, mili ludzie. Mogę tak zachwalać i zachwalać. Ale wystarczy, już mamy o tym cały filmik. Ale za długo bym gadał. Także na dzień dzisiejszy się z wami żegnamy. Tak. Do zobaczenia. Pa. Pa.